widać po zachowaniu dzieci, po ich akceptacji tego, po ich entuzjazmie, że bardzo im się to podobało. No ja się bardzo cieszę, bo nie ma nic lepszego jak przykład. Jeżeli mogą dotknąć, jeżeli mogą coś zrobić, jeżeli mogą popatrzeć na zawodników zawodowych, to jest to dla nas wspaniała reklama. Nam się łatwiej uczy, łatwiej nam się prowadzi zajęcia dzięki temu. Jakoś rok temu siostra zaprosiła mnie, żebym obejrzał z nią mecz. No i tak wyszło, że pokochałem tą koszykówkę i mi się bardzo spodobało. Dosyć często gram sobie u siebie w domu, czy też przyjeżdżam na mecze właśnie do Ostrowa. No bardzo mi się podobało, no super był mecz, atmosfera cała. Bardzo podoba mi się gra Żołnierewicza właśnie, jego super wsady na kosz i rzuty za trzy. Podajesz do niego, on tobie oddaje, ty musisz trafić. O nie! W dzisiejszych czasach, gdzie króluje jakaś doba telefonu, internetu, mało zaawansowanej aktywności fizycznej, to popularyzowanie jakiegokolwiek sportu to fajna inicjatywa. Jeśli ma to wpłynąć na choćby małą część dzieci, gdzie zarazimy ich tą koszykówką, to będzie super sprawa. Bardzo dziękujemy za Wasz udział, bo takie kreowanie tej rzeczywistości sportowej w taki praktyczny sposób, no to jest dokładnie to, o co nam chodzi, żeby nie tylko w telewizji oglądały dzieciaki. Nie każdy ma możliwość wyjazdu do Ostrowa, do Poznania czy gdzie indziej, a tak to miały namiastkę wielkiego sportu tutaj na miejscu w Małym Kobylinie. Jak powiedziałeś, no dzieci bawiły się, widać, że była dla nich to zabawa, nawet grając, jakaś mała rywalizacja. Były zadowolone, myślę, z nas jakichś pokazów. Dla mnie jest to po prostu taka trampolina w codziennym takiej pracy. Dzieci poprzez udział, poprzez wyjazd na zawody, poprzez kibicowanie zaszczepiane mają tego bakcyla sportowego i dzięki temu nie tylko na zajęciach sportowych, ale też po lekcjach ruszają się, a w końcu o to nam chodzi. Trzeba kupić po prostu piłkę, wyjść na dwór i zacząć rzucać. Ja też tak miałem, uwielbiałem po szkole. Praktycznie codziennie jak była pogoda, nawet jak nie było pogody, to gdzieś z kolegami, jakieś pamiętam, kupiliśmy sól w jakimś sklepie i rozpuszczaliśmy lód z boiska. W zimę i graliśmy, także duże na pewno potrzeba, od tego trzeba zacząć.